Oto zadanie optymalizacyjne, w którym mamy dane cztery miasta ABCD zlokalizowane w wierzchołkach kwadratu i wewnątrz tego kwadratu musimy znaleźć miejsca na dwa węzły, które będą łączyły te cztery miasta w taki sposób, aby łączna suma tych dróg była jak najmniejsza. Musimy znaleźć miejsca na te węzły i obliczyć tę minimalną długość dróg, jaka będzie przy tym optymalnym wyborze węzłów. Bok kwadratu, na którym są zlokalizowane miasta, ma długość 300 km. Na pierwszy rzut oka to zadanie wydaje się dosyć trudne, ponieważ tych potencjalnych pozycji na nasze węzły mamy nieskończenie wiele wewnątrz tego kwadratu, tak jak tu pokazano na tym przykładowym rysunku. Jednak intuicja powinna nam podpowiadać, że raczej takie rozlokowanie węzłów, jak nam tu pokazali na tym rysunku, nie jest najlepsze, ponieważ te optymalne rozwiązania powinny być w miarę symetryczne. Narysujmy sobie jeszcze jeden rysunek, w którym będziemy lepiej rozlokowywać te nasze węzły. Jeżeli węzeł miałby być jeden, no to powinniśmy na wyczucie stwierdzić, że powinien znajdować się on w środku kwadratu, no bo wówczas jeżeli byśmy łączyli te miasta po przekątnej, no to by szły po najkrótszej możliwej drodze, a nie po ramionach trójkąta o podstawie właśnie tej przekątnej. Jeżeli jednak mamy mieć dwa węzły, no to tych dwóch węzłów też żebyśmy raczej oczekiwali, że będą w miarę symetrycznie położone w tym kwadracie, czyli na przykład, że będą leżały na symetralnej boku kwadratu. No i rzeczywiście tak będzie. Na przykład, jeżeli wzięlibyśmy sobie tutaj jakiś węzeł położony gdzieś tutaj, no to Droga z tego miasta do tego węzła i potem do tego będzie tutaj w miarę symetryczna, będzie szła po trójkącie równoramiennym. Gorzej by było, gdybyśmy miejsce na ten węzeł wybrali gdzieś indziej. No na przykład narysujmy sobie tutaj też drugą współrzędną tego punktu, współrzędną pionową, no i weźmy sobie ten węzeł, zlokalizujmy tutaj. No to wówczas droga łącząca to miasto, i to miasto, czyli w naszym przypadku miasto A i miasto D, przechodząca przez ten węzeł, by wyglądała w taki sposób. No i pytanie, czy rzeczywiście ta droga jest dłuższa od tej drogi? Jak to ustalić? Do tego celu wykorzystamy bardzo prostą obserwację. Mi się tutaj zresztą przypomniała od razu, jak robiłem to zadanie, taka zagadka z dwoma miastami i drodze. Może ją tutaj przytoczę, zanim będziemy kontynuować to rozwiązanie, bo myślę, że też jest kształcące i wykorzystuje tę samą sztuczkę, którą za chwilę tutaj wykorzystamy w naszym zadaniu. Mianowicie ten przykład, o którym mówię, jest taki, że mamy drogę widoczną w życie z góry i mamy dwa miasta. Jedno miasto i drugie miasto. I musimy zrobić zjazd z tej drogi do tych dwóch miast, gdzieś tam, w taki sposób, aby łączna suma tych dróg była jak najkrótsza. No i oczywiście to miejsce możemy wybrać tu, tu, w różnych miejscach. No i gdzie jest to optymalne położenie tego punktu zjazdu? Ano, w takim miejscu, które ustalimy w następujący sposób. Odbijamy symetrycznie jedno z tych miast na drugą stronę, na przykład to miasto, niech to będzie miasto A, niech to będzie miasto B. Tutaj będzie mieli miasto B'. I jeżeli teraz połączymy punkt A z punktem B', to ten punkt, przez który przejdzie ta linia, będzie tym optymalnym punktem zjazdu do tych dwóch miast, że ta łączna suma dróg będzie najkrótsza. Z czego to wynika? Dlaczego ten punkt jest lepszy na przykład od, od tego punktu? Ponieważ suma tych dwóch dróg jest równa sumie tych dwóch odcinków, no bo ten trójkąt jest równoramienny, te odcinki są równej długości. A jeżeli tu bym narysował odcinek, to ten odcinek i ten będą równej długości. No i niewątpliwie suma tego i tego jest większa niż suma tego i tego, ponieważ to są ramiona trójkąta, a to jest podstawa. I jeden bok trójkąta zawsze jest krótszy od sumy dwóch pozostałych boków. To plus to. To jest to plus to, a ten bok plus ten jest równy temu plus temu, a to jest krótsze od tego. No i w tym zadaniu wykorzystamy taką samą sztuczkę. Mianowicie, wystarczy odbić symetrycznie jeden z tych punktów na drugą stronę, na przykład punkt D na drugą stronę tej osi symetrii, d'. I jeżeli teraz połączymy punkt A z punktem d'. To przejdzie właśnie przez środek tego odcinka, ponieważ to jest prostokąt. No i tu, gdybyśmy narysowali, będą dwie przekątne, przepnął się dokładnie w środku. I ten odcinek jest na pewno krótszy niż to plus to. No a te odcinki są równej długości. Tak samo te odcinki są równej długości. Czyli jaki punkt inny poza tym leżącym na symetralnej boku byśmy tu wybrali, no to suma tych dwóch odcinków będzie dłuższa od tego odcinka, który jest sumą tych dwóch odcinków. Spróbujmy to zapisać. Może ten punkt, nasz główny, nazwijmy sobie P, a ten może nazwijmy sobie P'. No i zapiszemy tak. AP plus DP to jest to samo, co AP plus D'P, ale jest to na pewno mniejsze niż AP' plus P'D', co jest równe a plus D'P'. Czyli w ten sposób pokazaliśmy, że ta suma tych dróg będzie zawsze mniejsza od sumy takich dwóch dróg dla innego punktu niepołożonego dokładnie na osi symetrii kwadratu przechodzącej przez boki. No i jeżeli jeden z tych punktów ma leżeć na osi symetrii, no to drugi oczywiście też będzie leżał na osi symetrii i będzie położony w takiej samej odległości od boku jak ten pierwszy punkt. Ponieważ jeżeli dlatego istnieje jakieś takie położenie optymalne na tym odcinku, no to to będzie takie samo optymalne położenie na tym odcinku dla tego drugiego punktu łączącego te dwa miasta. No i my będziemy chcieli teraz minimalizować tę odległość, czyli tak naprawdę minimalizujemy sumę. Takich dwóch odcinków i tego odcinka do środka. Moglibyśmy zapisać taką funkcję, która jest sumą tych trzech odcinków, albo ewentualnie jest sumą tych trzech odcinków pomnożoną przez dwa. Wtedy będziemy mieli od razu całą odległość wszystkich dróg. No bo razy dwa to będzie jeszcze ten odcinek, ten odcinek i ten odcinek. Czyli możemy sobie na przykład spróbować oznaczyć. Taki odcinek od naszego węzła do jednego z tych miast literką X. I teraz wszystkie te odcinki będą miały mieć długość X. Jeszcze musimy zapisać jakoś długość tego odcinka. Cały bok ma długość 300. Jeżeli byśmy byli w stanie to zapisać za pomocą X, no to widzielibyśmy 300 minus 2 te odcinki, mielibyśmy długość tego. Jak to obliczyć? Oczywiście to jest symetralna, czyli tutaj mamy 150, tu też mamy 150, tu jest kąt prosty, więc z Pitagorasa długość tego odcinka łatwo policzyć. To będzie x kwadrat minus 150 kwadrat i ze wszystkiego pierwiastek. W związku z tym łączna długość tych wszystkich dróg może być zapisana tak. D nazwy ją tą funkcję literką d jak droga długość od x to się równa 4x. Plus jeszcze ten odcinek, czyli 300 minus 2 razy taki odcinek, czyli pierwiastek z x kwadrat minus 150. Teraz wypada jeszcze zapisać dziedzinę na naszego x, przedział, w którym możemy go rozpatrywać. Widzimy, że taki najkrótszy x będzie tutaj. I wtedy tu mielibyśmy drugiego x -a i ten odcinek łączący ze środkiem miałby taką długość, czyli to byłyby te nasze trzy podstawowe odcinki. Wszystko, oczywiście, mnożone razy 2. To jest skrajny przypadek, i wtedy x miałby długość 150, a drugi skrajny przypadek, żeby dochodził do środka. No i wtedy tego poziomego odcinka w ogóle by nie było, tylko byłyby dwa takie długie odcinki, i nasze dwa węzły zlałyby się w jeden węzeł. No i chyba tego nie chcemy. Czyli możemy sobie założyć, że nasz x będzie należał do przedziału od 150 domknięty, no bo może być 150, może być tu nasz węzeł, no i wtedy będziemy mieli taką komunikację między tymi miastami, potem byśmy trzeba, trzeba byłoby przelecieć przez całą szerokość kwadratu i komunikacja z tymi dwoma miastami tak, czyli to jest skrajna możliwość, a druga skrajna możliwość przez środek, a jaka jest długość tego odcinka? No to oczywiście przekątna kwadratu, 300 pierwiastków z dwóch podzielona na 2, czyli 150 pierwiastków z dwóch. No i tutaj dam nawias otwarty. Gdybym dał domknięty, to by oznaczało, że dopuszczamy możliwość sklejenia tych dwóch węzłów w jeden punkt. No, a tego chyba raczej nie możemy tutaj zrobić. No ale zobaczymy, jeżeli to by wyszło minimum, to by oznaczało, że taki wariant jest lepszy od wariantu z dwoma węzłami, chociaż na oko wygląda, że raczej tak powinno być jakoś lepiej i to minimum powinno się znajdować gdzieś tym, na tym odcinku mniej więcej w miarę w środku, żeby ten układ był taki jak najbardziej symetryczny, wtedy ta droga będzie miała szansę być minimalna. No dobra, to przeanalizujmy naszą funkcję, to najtrudniejszą część zadania mamy za sobą, teraz pozostaje ją zoptymalizować, czyli liczymy jej pochodną, D od x, będziemy sprawdzali jak się zmienia, w szczególności będzie nas interesowało kiedy pochodna się wyzeruje, no ale najpierw ją liczymy. Pochodna z 4x to 4 plus z 300 to 0, następnie będzie minus 2 razy pochodna z pierwiastka, tu jest funkcja złożona, bo pod pierwiastkiem mamy wyrażenie bardziej skomplikowane niż x, czyli musimy policzyć pochodną funkcji wewnętrznej to będzie 2x razy jeszcze właśnie pochodna z pierwiastka to 1 przez 2 pierwiastki z tego co pod pierwiastkiem, czyli x kwadrat minus 150. Możemy sobie uprościć tę pochodną, dwójkę z jedną dwójką możemy skrócić, czy to będzie 2x przez pierwiastek, jeszcze czwórka. Może sprowadzę wszystko do jednego mianownika, tak będzie bezpiecznie, jeżeli sobie całą pochodną przedstawimy w postaci jednego ułamka, czyli 4 mnożę razy ten mianownik, czyli będą 4 pierwiastki z x kwadrat minus 150. O, tutaj kwadrat zjadłem wszędzie. Oczywiście powinno być 150 kwadrat, tak jak tutaj zapisaliśmy. I dalej będzie minus, i tu zostaje 2x, czyli 2x podzielić na pierwiastek z x kwadrat minus 150 kwadrat. No i teraz sprawdzamy, kiedy nasza pochodna się zeruje, primo dx jest równe 0 wtedy i tylko wtedy, gdy zeruje się licznik, ponieważ mianownik zawsze jest dodatni. Tutaj co prawda założyliśmy, że x może być równe 150, ale dla 150 w mianowniku pojawiło by nam się 0, to może żeby ta nasza funkcja była różniczkowalna na całym tym przedziale, to tutaj jednak załóżmy, że mamy przedział otwarty, czyli nie będziemy dopuszczać takiej skrajnej opcji, że tutaj będziemy podróżowali po linii prostej. Od 150 do 150 pierwiastków z dwóch i tutaj też mamy otwarty. No dobra, no to w takim przedziale już mamy funkcję różniczkowalną, i możemy sprawdzić, kiedy licznik jest równy 0, czyli 4 pierwiastki z x kwadrat minus 150 kwadrat minus 2x. Kiedy to jest równe 0, przenosimy 2x na drugą stronę i podnosimy do kwadratu, w wyniku czego otrzymamy 16x kwadrat minus 150 kwadrat równa się 4x kwadrat. No i dalej rozwiązujemy to równanie. No i mi wyszło ostatecznie, że x jest równy 100 pierwiastków z 3. Sprawdzamy, czy ta liczba należy do tego przedziału. Oczywiście należy, to jest 171 około. Możemy napisać, że należy do dziedziny, spełnia nasze założenia. No i teraz jedyne, co pozostanie sprawdzić, to czy rzeczywiście w tym miejscu zerowym pochodna zmienia znak z minusa na plus. No musi być tak, że w tym punkcie 100 pierwiastków z 3 pochodna zachowuje się lokalnie w ten sposób, czyli zmienia znak z minusa na plus, ponieważ wtedy będziemy mieli tutaj minimum. Do tego argumentu jest pochodna ujemna, czyli funkcja maleje, czyli osiąga swój dołek, a potem jest pochodna dodatnia, czyli tam już funkcja rośnie, czyli rzeczywiście tu byśmy mieli wtedy lokalne minimum. Czyli pozostaje sprawdzić, że ta pochodna jest mniejsza od zera dla xów mniejszych od 100, a większa od zera dla xów Większych od 100 pierwiastków z trzech oczywiście. No i żeby to pokazać, to trzeba byłoby umieć albo lokalnie narysować wykres takiej funkcji, co nie jest to chyba zbyt oczywiste, albo prościej można przeprowadzić po prostu taki sam rachunek. Tak naprawdę, gdybyśmy napisali teraz, że d od x jest mniejsze od 0 wtedy i tylko wtedy, gdy zapisujemy to samo równanie tylko ze znakiem mniejszości. No, i dalej wykonujemy te same operacje co tutaj, czyli przenosimy na jedną stronę, podnosimy do kwadratu, czyli mamy 16 razy x kwadrat minus 150 kwadrat to jest mniejsze od 4x kwadrat i tak dalej. Dokładnie ten sam rachunek co tutaj prowadzi nas do wyniku, że x ma być mniejsze od 100. Pierwiastków z trzech. Nie wykonaliśmy tutaj żadnej operacji, która by zmieniała znak. Nie mnożyliśmy, nie dzieliliśmy przez liczbę ujemną, czyli znak się zachował. Zatem pokazaliśmy, że rzeczywiście pochodna jest mniejsza od zera dla xów mniejszych od stu pierwiastków z trzech, no i analogicznie większa tak samo by było dla x większych od stu pierwiastków z trzech. W związku z tym wynika stąd, że mamy tutaj minimum. No to możemy obliczyć, jaka jest teraz łączna suma wszystkich odcinków najkrótszej takiej sieci dróg czyli liczymy długość d od takiego x 100 pierwiastków z 3 to się równa korzystamy z tego wzoru 4 razy 100 to będzie 400 pierwiastków z 3 dalej plus 300 i jeszcze minus 2 razy pierwiastek z to do kwadratu czyli będzie 100 do kwadratu razy 3 Minus 150 kwadrat. Upraszczamy to. No i ostateczny wynik wychodzi 300 pierwiastków z 3 plus 300. Co jeszcze można zapisać krócej w taki sposób? No i pozostaje jeszcze napisać odpowiedź do zadania, bo pytają, gdzie muszą być zlokalizowane węzły tej sieci. Więc odpowiedź byłaby, że węzły muszą być zlokalizowane na symetralnej jednego z boków kwadratu, oddalone od wszystkich miast w odległości 100 pierwiastków z 3.